Cześć, w tym filmie pokażę Wam, jak zrobić komendę eval. Czyli jest to komenda bardzo w sumie niebezpieczna. Lepiej nie pozwalać zwykłym użytkownikom, żeby jej używali. Ale pozwala ona na wykonywanie kodu ze stringa po prostu, jakby do JavaScripta. Jak piszę na przykład eval msg channel id, to mi poda id tego kanału. Jeżeli zrobię eval msg channel send i, no nie wiem, na przykład fff. To wyślę to o coś, czyli po prostu to przetwarza kod ze stringa na jakby ten realny drzewa skryptowy kod. Może to być też taka komenda testowa, bo możemy nawet sami sobie wysłać dma Eval, MSG Autor, Send i to na przykład ABC. ABC, i jak widzimy, dostałem diemat tego Sombot. Twórzmy więc w admin nowy plik o nazwie eval. Tak będzie się nazywać właśnie ta komenda, i piszemy tutaj module export równa się nazwa komendy eval przecinek async execute client msg args, i będzie schemat tej metody takiej, że tu będzie eval, eval, a tutaj będzie kod po prostu. Teraz tak, const code równa się eval. I to będzie po prostu msg content, tylko że z usuniętą tą komendą na początku. Czyli musimy odciąć wykrzyknik Eval i Spację od tego naszego kodu. Replace wykrzyknik Eval. I po prostu zamieniamy to na pustkę. Nie zawsze też tutaj by zadziałało. Join w sensie z argumentów, żeby to joinować z pacją, bo no, mogą tam wyjść jakieś nieścisłości. A tutaj mamy pewność, że ten kod, który napisaliśmy w tym miejscu, na pewno będzie tak samo przetworzony, tak, tak samo jakby przetrans, przetransferowany w to miejsce. Nie zawsze dostajemy output. Czyli jeżeli na przykład ja zrobiłem eva MSG Channel Send SS, to on wykonał akcję wysłania wiadomości. Ale jeżeli na przykład mamy Eval MSG Channel ID, no to on teoretycznie nie powinien nic wysłać. Więc musimy wychwytywać, czy jeżeli zwrócony kod z tego, z tego czegoś jest stringiem, no to wtedy wysyłamy to normalnie, a jeżeli jest to taka funkcja voidowa, to po prostu ją jakby wykonuje. Czyli sprawdzamy, czy rezultat kodu będzie stringiem, string. I wtedy go wysyłamy MSG Channel Send Code. Zapisujemy to, możemy uruchomić naszego bota DevStart Bot się uruchomił i teraz tak eval msg Jakbym wpisał msg-autor To się nic nie wyśle Bo jakby rezultat tego nie jest stringiem Więc musiałbym wpisać eval msg-autor-user-name Wtedy mi zwraca technik Spróbujmy sobie jeszcze raz wysłać tego diema msg-autor-send I jakaś wiadomość ASD i dostałem dm od tego naszego bota. Jeżeli macie jakiś problem, błąd z tym kodem, zapraszam na Discorda, tam mamy specjalny kanał do pomocy w kodach. Jeżeli chcecie sobie wziąć Source Code, to na Discordzie jest instrukcja jak sobie wziąć Source Code, a jeżeli macie do mnie sprawę prywatną, to zapraszam na maila, którego macie w opisie. A więc to tyle i cześć!